Skoro nie ma leczenia, to trzeba dać rodzicom siłę, żeby mogli unieść ten ciężar, jakim jest nieuleczalna choroba dziecka. I o co zabiegamy? Udało nam się, organizujemy turnusy, specjalistyczne turnusy szkoleniowe, szkolimy lekarzy, szkolimy pierwszego kontaktu, szkolimy rodziców, konsultujemy dzieci, mamy enzymatyczne terapie refundowane. Mamy nadzieję, że urzędnicy będą dalej ze zrozumieniem rozpatrywać wnioski o refundację następnych chorób, jeżeli takie będą możliwości. Zapewniamy sprzęt medyczny, no, rehabilitacyjny, to jest priorytet. Nie kupujemy rzeczy, bo są nam potrzebne, tylko kupujemy rzeczy najważniejsze, ponieważ dziecko musi mieć koncentrator tlenu, musi mieć ssak, musi mieć pulsoksymetr, żeby rodzina mogła spokojnie opiekować się tym dzieckiem, a nie udało się nam jak dotychczas uzyskać wpisania tych chorób do rejestru chorób przewlekłych. My jesteśmy traktowani jak zdrowy pacjent, a przyjmując takiego pacjenta do szpitala, lekarz musi użyć specjalistycznego sprzętu. Jak użyje specjalistyczny sprzęt, to zadłuża szpital, więc nie chcą. My jesteśmy bardzo niechętnie przyjmowani do jakichkolwiek szpitali, ponieważ wymagamy specjalistycznej opieki, a opłacani jesteśmy jak zwykły zdrowy człowiek. I to jest główny cel mój, żeby te choroby rzadkie zostały wpisane w wykazie chorób przewlekłych, żeby były zidentyfikowane i prawa przypisane tym chorobom i tym pacjentom. Jeżeli pacjenci wpisani by byli w wykazie chorób przewlekłych, to by mi im ułatwiło drogę. Jeżeli by była choroba wpisana w wykazie chorób przewlekłych, to by odpowiednie środki za nim poszły. I wtedy chętnie by szpitale przyjmowały takiego pacjenta i zapewniały opiekę. A w tej chwili no, za darmo nikt nie będzie nas leczył. Taka jest prawda.